Program Przywróćmy Pamięć Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego ma na celu przywracanie pamięci o żydowskich mieszkańcach Polski. Są to lokalne projekty edukacyjne, w których młodzież realizuje różne przedsięwzięcia artystyczne lub czysto historyczne, które właśnie mają na celu przede wszystkim poznanie tej historii, jak również opowiedzenie jej innym mieszkańcom swoich miejscowości. W Przemyślu realizuje ten program Zespół Szkół oraz Młodzieżowy Dom Kultury i w ramach tego programu również dzisiaj odbyło się spotkanie na cmentarzu żydowskim z młodzieżą polską i izraelską. Młodzież izraelska przyjechała z Jerozolimy. Jest to około 50 nastolatków, którzy zwiedzają Polskę, jeżdżą do bardzo różnych miast, byli już w Warszawie, w Łodzi, w Krakowie. Dzisiaj są w Przemyślu i zwiedzają cmentarz przemyski. Wczoraj byli w synagodze przemyskiej. Niedawno odbyło się szkolenie w Młodzieżowym Domu Kultury w Przemyślu. Na czym ono polegało i jakie miało zadanie dla młodzieży? 13 listopada odbyło się w Młodzieżowym Domu Kultury szkolenie dla młodzieży z różnych szkół z Przemyśla. Miało ono na celu po pierwsze integrację młodzieży, która realizuje projekty, różne projekty na temat społeczności żydowskiej. Była to również młodzież ze szkoły Zbirczy. Po drugie, młodzież nauczyła się, jak pracować metodą projektu, jak zarządzać projektem, jak organizować różne akcje na rzecz społeczności lokalnych, jak współpracować z mediami, jak również była część dotycząca ściśle kultury żydowskiej. To była część warsztatowa obejmująca najważniejsze święta żydowskie.